Witam serdecznie w serii Wybierz Zestaw. Dzisiaj robimy czytanie bardziej ogólne. Która opcja jest dla mnie korzystniejsza i jak zwykle do wyboru są trzy. Także jakąkolwiek tutaj macie sytuację, postarajcie sobie dopasować z tych przesłań. Bardzo ogólnie dzisiaj. Ale taka była prośba, także robię ten rozkład. Numer jeden. Numer dwa. I numer 3. Nie wiem, czy to przewidzicie, bo to jest taka mała bryłka. Także zastanówcie się, która opcja Was tutaj najbardziej przyciąga, który kamień chcecie wybrać i to będzie przesłanie dla Was. I za chwileczkę zaczynamy. I zaczynamy od ametystu. Wszystkie osoby, które wybrały fioletowy ametyst. Co my tutaj mamy w tej opcji? Jeszcze zobaczę, jak widzicie te karty. No, myślę, że jest mniej więcej w porządku. Już przechodzę do omawiania. Więc tak, no tutaj jesteście gotowi, ale trzeba by było odrzucić nawyk kontrolowania, czyli pozwolić sytuacji rozwijać się naturalnie. Możecie za czymś tęsknić, czegoś Wam brakuje w życiu, ale tak no nie jest to nazywane, nie jest tutaj konkretnie mówione, bo mamy kartę głębi, podświadomości. Także tutaj jakieś strony duszy, których wolimy nie dotykać. Do tego mamy jeszcze dziesiątkę ognia. Tu też w tej opcji za bardzo nie ma życia tu i teraz, chwilą, no jest ten nawyk kontrolowania. Nie ma takiej lekkości w tym układzie. Jest też, może być uciekanie do swojego świata marzeń. Natomiast w rzeczywistości jest Wam się ciężko odnaleźć. Tęsknoty, marzenia. No niestety też iluzja, tak? No, świat wewnętrzny jest bardzo skomplikowany. Także przynajmniej w tej opcji tak tutaj wygląda. No, takie mocno skryte jest to czytanie. Może być tęsknota za dzieciństwem, może być tęsknota za domem rodzinnym, albo po prostu za kimś. I tutaj idziecie tak samotnie z dziesiątką ognia. No tak jakby rzeczywiście ktoś wyjechał, zostawił, porzucił. Może nawet ktoś, kto dawno odszedł, tak? Coś tu jest bardzo iluzorycznego. Też nie ma skonkretyzowanego celu. I mam wrażenie, że ciągłe kontrolowanie, kiedy ta osoba wróci, kiedy ta osoba wróci. Też tutaj jest dużo pracy. Chcecie iść wszystkim samemu. I to Wam zaburza równowagę wewnętrzną. Jest tu dużo stresu. Co jeszcze, kochani? Dziesiątka ognia. Przede wszystkim ciężka praca, długa praca, no, tak zwany pracoholizm. Dużo skupiacie w sferze zawodowej, macie mało prywatności. Jak macie prywatność, to właśnie gdzieś tam w nocy zamykacie się w tym takim troszeczkę ciemnym świecie. Nie akceptujecie pomocy od innych osób. Jest nadzieja na pozytywne rozwiązanie obecnej sytuacji lub zakończenie.
Wybierając tą opcję, należy przede wszystkim usunąć zbędne i uciążliwe aktywności z harmonogramu działań, zmniejszyć tempo do komfortowego poziomu, bo tutaj widzę taką pracę bez relaksu, no dość ciemne energie i nawet mogą być problemy zdrowotne, nerwice i tak dalej, więc ja tutaj no nie sądzę, żeby ta opcja była dla Was, kochani, korzystna. Jeszcze zobaczymy sobie kartę cel. Konsekwencja, oddanie, niezawodność i wierność. Realizowanie celu. Czyli musicie do tego dojść, aby praca nie oznaczała zmagań, aby prowadził Cię Twój mistrz, nauczyciel. Im bardziej dopasowujesz się do właściwej drogi w swoim życiu, z tym większą łatwością będą upływać kolejne dni. Gdy popłyniesz z prądem, znikną wszelkie przeszkody, a Ty całym sercem i duszą zagłębisz się w swoje wysiłki. Twoje oddanie opłaci się na dłuższą metę, ale nawet to nie jest istotne, dlatego że Twoje wysiłki mogą same w sobie stanowić nagrodę, więc tutaj też troszeczkę możecie zbyt pesymistycznie być nastawieni po prostu. A gdy dobrze i wiernie robisz to, co kochasz, no i też zastanówcie się, czy to jest rzeczywiście to, co... to, czego Wy chcecie, tak? Gdy dobrze i wiernie robisz to, co kochasz, czujesz się spełniony. Wyzwaniem jest oprzeć się pokusie przepracowywania się, no ale też tu trzeba, no bo troszeczkę tu nam się wyklucza z tą dziesiątką ognia, tak? Więc tu trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście chcecie tak dalej. Bo rzeczywiście jest przesłanie, działaj w sposób wyważony i miarowy, nie zapominając o tym, jak ważny jest dzień odpoczynku, no to, czyli też takie jest przesłanie. Twój mistrz, nauczyciel jest zadowolony z Twoich postępów, ale przypomina Ci, że nawet jeśli kochasz swoją pracę i czujesz, że mógłbyś pracować bez końca, to jednak Twoje ciało i umysł ulegają zmęczeniu. Znajdź sobie mądrość, która podpowie Ci, kiedy się odsunąć oraz duszę orzeźwić. No i tak, mamy znowu przesłanie, wyznacz sobie prawidłowe tempo, tak? To tyle w opcji pierwszej. Przechodzimy teraz do opcji drugiej. No okej, tu coś miałoby się wydarzyć w przeciągu tygodni, ale co to takiego jest? Może chodzić o konkretną osobę, bo mamy jednak rycerza monet, ale tu jest dla Was informacja, że no, nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad własnym życiem. Szczególnie w przeciągu tych kilku tygodni, bo inaczej będziesz niezadowolony, tak? Także tutaj wybór osoby to jedno, mam wrażenie, ale przejęcie kontroli nad własnym życiem drugie. Jeżeli chodzi o tego rycerza denarów, no to jest... Dobrze, jeżeli nie chodzi o osobę, to jest w ogóle bardzo konkretna opcja i propozycja. Tylko że tu też potrzeba oczywiście cierpliwości. No cierpliwości w każdym aspekcie, dlatego że rycerz monet potrafi konsekwentnie realizować swoje cele i tu nie ma chaosu na pewno. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na żaden chaos, na żadną zmienność zdań, no bo tutaj jednak dalej pojawiają się kochankowie, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Rycerz monet zawsze wie, czego chce. No i przepo to do przodu, może idzie powoli, najwolniej z wszystkich rycerzy, ale on jest najbardziej zdecydowany, bo pozostali no tak nie do końca. Także mówię, no on tutaj porusza się małymi kroczkami, ale konsekwentnie, jeżeli chodzi o miłość, to tak samo, jak on sobie kogoś upatrzy,
Nie będzie może za swoim obiektem bestii jakoś szalał. Raczej obserwuje i upewni się, czy warto tutaj rzeczywiście bliski kontakt nawiązywać. Także jeżeli czekacie, no to za jakąś osobą, czy chcecie ją wybrać, to tak w przeciągu kilku tygodni jeszcze tutaj trzeba poczekać. To jest osoba bardzo spokojna, jeżeli chodzi o osoby, no jeżeli o opcje, to też, tak? To jest czytanie tutaj ogólne. Też dyplomacja, unikanie wrogów, nie ma tu jakiegoś unoszenia się emocjami, nie ma rzucania słów na lewo i prawo. To jest wszystko bardzo tutaj przemyślane, na takie wygląda. No i na pewno potrzeba dużo cierpliwości. No właśnie, no i mamy kartę kochanków, czyli kartę, która, dlatego myślę o osobie, o relacjach, no bo to jest typowo karta do związków intymnych i oczywiście do podejmowania decyzji. Znaczy, no tutaj najprawdopodobniej myślicie o związku, przynajmniej większość z Was. Lub wybierając tę opcję, jeżeli to jest cokolwiek innego, to macie szansę na poznanie najprawdopodobniej byka, raczej wątpię, żeby to był baran, no bo tutaj mamy zaznaczone znaki byk-baran. Chociaż baran też potrafi być zdecydowany, więc, ale to jest raczej ktoś z oddziaływaniem ziemskim, z cierpliwymi, konkretnymi energiami. I to może być, słuchajcie, naprawdę z tą osobą coś romantycznego. Tutaj też komunikacja jest właściwym kluczem do tej sytuacji. Też Wasza wiara w siłę związków międzyludzkich. Dlatego, że Wy moglibyście bezpiecznie dzielić się uczuciami z bliską osobą, ale tak nie do końca jestem pewna, że tego chcecie. Jest to czas na podjęcie istotnych decyzji dotyczących Twojego życia. Konkluzje, do których dojdziesz, wpłyną znacząco na jakość Twojej przyszłości. Więc rozważne analizowanie Twoich obecnych opcji jest istotne. Upewnij się, że wcześniej dokładnie przeanalizowałeś swoje wybory i że możesz z pełną odpowiedzialnością podjąć związane z nimi działania. Dokładnie. To jest coś bardzo odpowiedzialnego, konkretnego. Ale mamy jeszcze tą kartę niezadowolenia. Niezadowolenie, pragnienie, poszukiwanie wnioski. Więcej czy później podczas naszego procesu ewolucji każdy z nas zacznie uświadamiać sobie, że to nieposiadanie zapewnia naszej duszy poczucie spełnienia, raczej akt twórczy sprawia nam satysfakcję. No może tu chodzić też o sprawy materialne. Zadowolenie z tego, co stworzyliśmy, niezależnie od wielkości tego dzieła, nieuchronnie słabnie, a nasze twórcze soki znowu pragną popłynąć. Dlatego właśnie w pewnym momencie idealny partner przestaje nas fascynować, więc też może być tak w tym przypadku. Doskonała praca w końcu powszednieje, wspaniała przygoda staje się nużąca. Można wymienić wiele rzeczy, którymi obecnie możemy się cieszyć, ale musimy respektować fakt, że nasza podstawowa natura jako istot twórczych każe nam tworzyć. No to także tutaj tak powolutku. Bez procesu twórczego nie możemy odczuwać pełnego zadowolenia, przynajmniej niezbyt długo. Twoje muzy są obecne i wzywają Cię teraz, abyś wykorzystał swoje twórcze niezadowolenie i rozpoczął nowe projekty. Ich przesłanie brzmi: potraktuj swoje frustracje jak pragnienie, by nauczyć się czegoś więcej, by się rozwijać, nabrać większej śmiałości i więcej tworzyć. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście przede wszystkim znużeni zbyt długim czekaniem. Tutaj może nie tak silnie jak w układzie pierwszym, ale również jest ten problem z kontrolowaniem, czekaniem, zamiast po prostu przejęciem kontroli. Czyli tak jest w opcji drugiej. I zostanie nam jeszcze opcja trzecia. Czyli ta mała bryłka soli.
Mamy aż dwie karty świadomości parapsychicznej. I brakuje Wam wiary w tę opcję i potrzeba jest wybaczenia. Wybaczenia i nauki, i tutaj już by była ta praca z świadomością parapsychiczną, z podświadomością, tak? Z duszą. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, też macie jakieś zapisane po prostu kody w podświadomości, które nie są uleczone. I dlatego ciężko jest Wam przyciągnąć do siebie miłość. Takie tu jest przesłanie. Może chodzić o jakiegoś rycerza buław, tak? Może strzelec. Tutaj sobie strzelec, tak sobie strzelam. Chciałam powiedzieć. No, w każdym razie osoba ognista. No, czyli wiadomo, no ogólnie jakiś młody mężczyzna, tak? Energiczny, pewny siebie. Ktoś, kto może szybko wkroczył w Wasze życie, niespodziewanie i troszeczkę narobił Wam zamieszania. Może to nawet mu musicie wybaczyć, ale raczej to jest coś głęboko w podświadomości zapisane, więc może ten rycerz buław też dawno się już pojawił, tak? Nie wiem. No, tutaj macie coś do wybaczenia. Ktoś, kto tak Was szybko zdobył, no może odszedł, prawda? Ale raczej tutaj chciałabym się skupić właśnie na tej karcie księżyca i świadomości parapsychicznej. To jest właściwie to samo. Dlatego, że tu w tej opcji jest w ogóle dużo lęku, poczucia zagrożenia. I to jest oparte na jakichś czynnikach. Znaczy, no nie wiem właśnie, czy to jest oparte na czynnikach zewnętrznych, może raczej na wewnętrznych. I to może być wręcz takie trochę może to wydawać się irracjonalne. Bo to są zawsze karty iluzji. Tak nie za bardzo możecie ruszyć przed siebie, bo mocno się boicie. A intuicja wskaże Wam kroki, jak powinniście tutaj postąpić. Także tutaj potrzeba pracy z wewnętrzną jaźnią, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę się boicie, tak? Też to by mi się przydała jeszcze jakaś karta zaufania oprócz tej karty wiary. Ale na pewno trzeba podpracować nad intuicją, nad zdolnościami parapsychicznymi. Żeby przełamać przede wszystkim blokadę. Coś tutaj wydarzyło się w przeszłości. Nie można z tego powodu pójść naprzód. Musicie odkryć jakąś prawdę. I coś w sobie skrywacie. Także tutaj można zwracać uwagę na sny. I na wszelkie zdarzenia takie symboliczne. Świadomość parapsychiczna. Czyli jasnoczucie, jasnowidzenie, otwartość, telepatia. Może ktoś nawet ma taki dar, prawda? I go nie odkrył. Bo tutaj jest komunikat, że Twoja boska dusza budzi się. Wraz z nią ujawniają się Twoje zdolności parapsychiczne. Są bardziej rozwinięte i konkretne niż zwykła intuicja, dzięki temu umożliwiają Ci dostęp do czwartego wymiaru. No właśnie, czyli to jest coś nawet ponad. Nawiązanie kontaktu z przewodnictwem, tak? Z oświeconymi pomocnikami, którzy Was poprowadzą. Dostęp do boskiej muzyki albo do energii ustrawiających. Możesz odbierać telepatycznie przesłania i doświadczać jasnowidzenia, także tu warto byłoby się na tym skupić, żeby sytuację poprawić. Weź pod uwagę swoje świeżo rozwinięte zdolności parapsychiczne, nie wątp w konkretne i głębokie przekazy, które do Ciebie napływają. Zapisuj sny, wierz w przeczucia i przyjmuj symbole i sygnały przekazywane Ci ze sfer parapsychicznych.
zaufaj swoim wibracjom, w pełni korzystaj ze swoich kanałów parapsychicznych. To, co Ci przekazują, jest niezbędne do wypełnienia Twojego celu. Poproś boską duszę o przewodnictwo. Przyjmuj to, co do Ciebie napływa i ufaj temu. No właśnie, zaufanie i wiara. I też no, uzdrowienia potrzeba, tak? Przebaczenia. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie za te opcje. Dzisiaj tak było bardzo ogólnie. Możecie z różnymi sytuacjami życiowymi sobie te przesłania podpiąć. Jeżeli jakieś macie konkretniejsze pytania, tak jak zawsze, zostawiamy w komentarzu i niebawem taki filmik do serii Wybierz Zestaw się ukaże. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.